Aby zweryfikować poprawność usługi WFS, wchodzimy na stronę goportal.gov.pl, rozwijamy zakładkę Rejestry i wybieramy opcję Ewidencja zbiorów i usług. Klikamy w link Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych. W głównym panelu wybieramy typ jednostki, np. gminę. Wpisujemy nazwę szukanej jednostki. Wybieramy temat, dla którego chcemy odnaleźć usługi sieciowe, np. zagospodarowanie przestrzenne. Wybieramy usługę Usługa pobierania. Klikamy przycisk Filtruj. Pojawią się wyniki spełniające nasze kryteria. Kopiujemy adres usługi sieciowej interesującego nas zbioru. Na geoportalu niestety nie możemy sprawdzić poprawności naszej usługi, gdyż takie linki nie są przez geoportal obsługiwane. Innym sposobem weryfikacji poprawności usługi WFS jest skorzystanie m.in. z wyszukiwarki Inspire Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W wyszukiwarce wpisujemy GIOŚ GeoNetwork. Klikamy w pierwszy link. Po załadowaniu się strony przechodzimy do zakładki Mapa, a pierwszym przyciskiem z prawej strony dodajemy warstwę. Przechodzimy do zakładki Usługi. W polu WFS dodajemy wcześniej skopiowany link z ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. Portal połączy się z bazą danych i zwróci nam wyniki warstw, które możemy dodać do mapy. Po kliknięciu na dodaną warstwę WFS wyświetlą się informacje o obiekcie zawierające dane przestrzenne zbioru. Jednym z sygnałów, które przesyła nam serwer mówiących o niepoprawności usług sieciowych, są charakterystyczne komunikaty pojawiające się w lewym górnym rogu.